Witam, z tej strony Kuba z kanału Penty CMZ Football. Dzisiaj jestem razem z Jakubem Bokiem, Kłaniam się nisko. Czyli scoutem Manchesteru City. Zaczynamy finały naszej serii Polish Soccer Skills. Jak myślicie, kto dzisiaj wygra? Wszyscy. Każdy jest na tym samym poziomie. Kto odpadnie poziomie. Raczej, kto odpadnie? Mamy tak, młodego Lewandowskiego. Neymar. Dobry. Messi. Czyli została tylko ostatnia piątka ostatnich śmiałków, więc powoli seria dobiega końca. Zobaczymy, kto dzisiaj przetrwa. Ty musisz tutaj, Kuba, się skupić na tym, żeby postarać się jak najbardziej za pomocą właśnie dwóch filmów ocenić, kto najlepiej grał, bo myślę, że twoja decyzja będzie taka wiążąca później przy wyniku tego, kto w ogóle wygra całą serię. No bo jako tako ja nie mam w ogóle żadnych predyspozycji, żeby w ogóle oceniać, wiesz, czy oni potrafią grać, czy nie. Jesteś jedną osobą w tej serii, no może oprócz Radka Majewskiego, który tu, wiesz, wszystko ogarniał i jest w stanie stwierdzić, czy ktoś faktycznie dobrze gra i się dobrze zapowiada. Dobra, zaczynamy od pierwszej konkurencji, czyli co będziemy robić? Zaczynamy sobie zagraniem tak zwanego D, które mamy przed polem karnym. Będziemy sprawdzali, jak zawodnicy obrócą się kierunkowo swoim przyjęciem. Drugi kontakt, chcielibyśmy, aby to było od razu wykończenie na bramkę. Pierwsza seria to będą podania po ziemi, żeby było w miarę przyjemnie. Później urozmaicimy sobie to podaniem górą, żeby było już troszeczkę trudniej. Czyli robimy po prostu jedną konkurencję, w której można zdobyć dwa punkty. Pierwsza taka jest zasadzie, że podajemy obrót, strzał, czyli two touch. I druga taka sama, tylko trudniejsza. Dobra, także dzisiaj będzie na pewno bardzo mocny emocjonalnie film, bo każdy już naprawdę gra na wysokim poziomie. Zresztą sami zobaczcie, została nam absolutna czołówka. Stawka tego programu jest naprawdę ogromna. Razem z Polish Soccer Skills postanowiliśmy, że weźmiemy wszystkie młode talenty, które były w historii mojego kanału właśnie na kanale i postaramy się wyłonić największy talent i uczynić z niego prawdziwego piłkarza. Pokierujemy później go tak, żeby właśnie mógł wystąpić w najlepszych klubach świata polskiej piłki. Zobaczymy, także uważnie oglądajcie, bo jest naprawdę o co grać. No i oczywiście pamiętajcie, żeby zapisywać się na obozy Polish Soccer Skills. Link macie w opisie. Lecimy. Dzisiaj szczerze wam powiem, że będzie bardzo ciężko ocenić, kto odpada, bo to już został każdy, kogo bym widział w finale tak naprawdę. Dobra, ja zagrywam piłę, każdemu tak samo. Lekko, spokojno. Jak tam przyjęcie. Ajajaj. Od szesnastki, tak prawie jak karny. Ale? Prawie jak karny. No tak, no przecież co, ze środka. Dawaj. Prawie jak karny. Żółwik, żółwik. Jeszcze jakbyśmy dali radę tak, że od tego przyjęcia do uderzenia będzie krótszy czas, to w ogóle byłaby bomba. Ojoj! Dobra, jak sama nazwa tego ćwiczenia wskazuje, tu tak, nie? Tak. Mega przyjęcie, Kupiłem za dwa! Lecimy dalej, teraz two touch, tylko z takim górnym podaniem. No zobaczycie. Okej, panowie, ważna rzecz, żeby sobie skontrolować to teraz górą. Nie, tutaj jest to samo, tylko drugą mam piłę zagraną gdzieś tam albo na klatę. No, możecie od razu do ziemi to dać, jak chcecie, żeby pójść do uderzenia. Ewentualnie mogę sobie to zrobić w górze, jeśli ktoś ma ochotę. Jak masz taką fantazję, taki luz, nawet chciałbym to zobaczyć. Dwa punkty ci dam, dobra? Dobra. Tak wam od góry trzeba przyjąć kierunkowo. Dawaj. O. Ładny strzał, ale gola nie ma. Mi daj taką wyższą. Bomba, bomba! Bomba, oddaj strzał teraz. Mega! Kurczę! Ale poleciało. Jak to przyjęcie? Go! Mega! To już jest cięższe teraz, to już nie jest taki... A ty z powietrza to trafił? Nie. Kurwa! No, czyli teraz lecimy do konkurencji numer 2, tak jak mówiliśmy. Po prostu na szybko polecimy sobie taką stojącą konkurencję. Krętka do bramki, można zdobyć albo jednego punkta, albo zero. Dobrze byłoby, jakbyśmy to zrobili z jednej, z drugiej strony, będzie można sobie albo zewnętrzną, albo dobra. Wewnętrzną część. Czyli tak, każdy, no po prostu z jednej albo z drugiej, jak chcecie, możecie z zewniaka, jak chcecie, możecie zdobyć w tej konkurencji dwa punkty po prostu. Dobra, to lecimy. Mamy to zrobić? Dobra, zaczynamy. Oliwier pierwszy. Dawaj, zabita. Nie zabiało akurat, nie? Nie, super, brawo jest. Brawo. Nie ma. Dawaj sobie. Nie ma. Teraz na prawo. Dawaj.
Jest! Jest! Ty, a ty jesteś lewonożny, nie? No, z prawej? Tak. Tutaj w tej konkurencji to trzeba ładować, kurde, na 11. Tak, Kuba, tak. No. Brawo, Kuba. Co miałeś z matematyki? Dwa. Żarty. Jest! Kevin! Kevin, dwa punkty. Jak w skokach narciarskich. No czekamy! Czekamy na dobre warunki! Czerwona światełko jest! Ja tam kopnę może! Czekamy! Dobra, bardzo szybko! Nie! No dobra! Szybko! Czerwone światło! Jest! Tak jest! Jeszcze lewo! Dzięki! Czekamy na wiatr! Czekamy na wiatr! Czekamy na wiatr! Ja pierdzielę! Dobra, proszę zejść z belki! Proszę zejść z belki! Kuba, to nie ten sposób! Dobra! Dobra, ruszamy z konkurencją numer 3. Mamy ustawiony prostokąt. Teraz wrzutka jest z jakiego miejsca? Z tego sektoru, do rzucenia, jeśli mogę wykończyć najlepiej dwa kontakty, jeśli mogę w górze, za dwa punkty, tyle w temacie. Dokładnie tak, każdy ma po dwa strzały. Ja mogę. Jedna wrzutka z tamtej strony każdy, druga wrzutka z tamtej strony każdy. Przyjęcie tylko w tej strefie i ja zobaczymy. To... Można zrobić dwa, no możesz Bartek ty wrzucić. Tak w ogóle, ja... Dobrze, strzał. Ale wiatr tu jest naprawdę potężny. I strzał. Ta kontrola. Brawo. Brawo. Ej, tam dziecię, tam kończenie. Dobra, piła, raz i dwa. Czy tej piłki? Była. Bramkarz było? Nie. Dawaj. Do mnie że takie coś właśnie nie wchodzi. Bomba, przyjęcie. Bomba przyjęcie! Aj, za lekko! A woli! Strzał! Ruszamy z kolejną konkurencją. Każdy tylko po jednym strzale. Kuba, pokaż co robimy, jak robimy. Tutaj stąd tylko ktoś będzie wypuszczał, nabiega. Ja jestem 0,9? Tak. Ale oni muszą z góry uderzyć? To może dać po koźle, on rzuci ziemię, żeby się odbił. Strzał każdy po koźle. Damy. Brawo, to zakończenie. Zakończenie, brawo. Panowie, jest piła zagrana na drugą stronę, od razu wychodzę jako obrońca po zagraniu piły. Tutaj moje zadanie na balansie, na dribblingu, wejść w jedną albo w drugą niebieską bramkę. Nie mogę uderzyć, muszę wprowadzić, fajnie by było jakby to było z jakimś tam balansem zrobione i dopiero wtedy wprowadzone. Czyli każde przeprowadzenie to jest jeden punkt dla osoby, która strzela. Gol jest gol. Jak skończę z obrońcy, przechodzę na napastnika, zawodnika defensywnego na zawodnika ofensywnego. Nie, tylko bramki. Jest. Teraz ja idę. Wow.
Nie ma. Dawaj, Trabala, stop! Jest. Dawaj, przeprowadzenie! Lepszło! Ekstra kierunkowe! Stop! Mógł zasłaniać. Brawo! Jeszcze się dawał! Brawo! Jest! Yes. Tam! Ekstra kierunkowe! No i... Na odbiór! Brawo! Brawo, nie? Ja już chyba brawo. Z Cześkiem byłem! Dobra, ostatni akcja, lecz! Graj dalej, po jednym. Normalnie lecimy po jednym. Już jest? Tak. Już za dużo tak mamy tą grę. Jest? Oliver, dawaj, no. Ale mega było do 4. Nie ma. Stop. Tutaj po tym balansie. No nie wiem, co było to? Wszyscy robią wcinki, wszyscy wcinki. Wszyscy wcinki, Seweny też wcinka poleci, nie? O nie, wyjął! 14 jak mamy czas, to możemy jedno. Dobra, już tak naprawdę na zakończenie. Powinniśmy to już zrobić wcześniej, ale lecimy jeszcze po jednym rzucie wolnym, każdy. I wyłaniamy osobę, która będzie musiała się pożegnać. Czekaj, z tym programem. Ja nie mam teraz na mnie punkt. Ej, nie wiem, kto może odpaść. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Oli! Nie ma, nie? Ej, nie wiem, czy przez to Oliver nie będzie miał na więcej punktów. Nie. Nie, ja dalej mam najwięcej. Ja Seweryn i Olek mamy po tyle samo. Osoba, która dzisiaj wygra punktowo, dostaje kartę bezpieczeństwa. Tak samo jak było dwa odcinki temu. Pokieterek, bliziutko. Final bramko. Nie, no miała być bramka. Tak, dobra, żółwik. Hello, jeszcze jeden? Nie. Ale jeszcze, piąteczka jeszcze lewy, wszyscy. Jeszcze lewy. My idziemy teraz jeszcze się zastanowić. Dobra, strzelam. A nie, to do wycięcia. Pokaż, udowodnij wszystkim, zapominają o tobie. Ty, jak on trafi... Dobra, idziemy się zastanowić, kto odpada. Ogólnie to też jest trudna sprawa, bo widząc zawodnika dwa razy, tak naprawdę przez półtorej godziny, bardzo trudno jest go ocenić. Szczególnie jeszcze jak wy nastawiacie się na to, że na przykład robicie uderzenia rzutu wolnego czy rzutu karnego, to wtedy bardzo mało wie się zawodnika. Może mu się udać jeden, dwa strzały i później może mu się nie udać nic więcej, ale ty tego nie widzisz, a jednak jak wchodziliśmy do 1-1, czy na wcześniejszym odcinku, jak pracowaliśmy sobie nad różnymi schematami. Bo myślę, że ogólnie właśnie dobrze było zrobić taki odcinek jak wczoraj, jak ostatnio. Dlatego, że to był taki bardziej treningowy i mogliśmy zobaczyć jakieś takie zachowanie meczowe bardziej nawet. Zupełnie inne rzeczy można tam zobaczyć, zupełnie inaczej i widzieć, co robi zawodnik. Tutaj też tak samo na tym 1-1 widzisz zupełnie inne zachowania niż na samych uderzeniach. Natomiast co, wydaje mi się, że każdy z tej piątki umie grać w piłkę i głęboko wierzę w to, że każdy z nich będzie się rozwijał w kierunku piłki i że będzie dążył do tego, żeby zawodowo w tą piłkę grać. Wydaje mi się, że najlepiej i najpłynniej wygląda chłopiec w koszulce PSG. Dla mnie Seweryn, ewentualnie chłopiec w koszulce Barcelony. Także jeden z tych dwóch. Bartek dzisiaj wyglądał średnio, ale od razu jakby po tym jak się rusza, co robi, jesteś w stanie stwierdzić, czy jest to dobry zawodnik. Każdy z was ma naprawdę duży potencjał, żeby coś w piłce osiągnąć. Wierzę w to, że tak naprawdę najważniejsze będzie to, jak będziecie pracowali. To, czy tutaj wygracie dzisiaj, jutro, czy zwyciężycie cały program, to tak naprawdę jest mało ważne w kontekście tego, czy docelowo będziecie kiedyś grali w piłkę. Ale głęboko wierzę w to, że to też będzie dla was jakiś impuls.
I samo to, że już tutaj jesteście, gdzie było na pewno tych chłopców dużo, dużo więcej, to na pewno jest dla was jakieś wyróżnienie. Alan, podobało mi się wielokrotnie, jak przyjmowałeś piłkę kierunkowo. Podobało mi się też na grach 1 na 1. Widzę, że bardzo mocno czujesz się na nogach, że jesteś silny, że chcesz zawsze to wykorzystywać. Udało nam się ustalić, na pewno jesteś bezpieczny dzisiaj, także przekazuję zdjęcie w twoje ręce. Bartek, największa bajera tutaj, nie mówię o bajera w nodze, tylko bajera do gadania. No te przy okazji też się zdarza. Wydaje mi się, że jesteś jednym z dwóch faworytów, jak na moje tutaj, widząc te dwa ostatnie odcinki piłkarsko. Dzisiaj, jak na moje, jesteś bezpieczny. Też nie mogę jakby w każdych aspektach was ocenić, bo też nie widziałem tyle, ile mógłbym. No gdzieś widząc zawodnika przy 4, 5, 6 meczach, które trwają po 90 minut, na pewno jestem w stanie więcej powiedzieć o zawodniku, niż tak jak tutaj widzę tylko wyrywkowo. Natomiast dzisiaj jesteś bezpieczny. Alan. Planik, na pewno mega atut, bo jesteś tutaj tak naprawdę z wieloma chłopcami starszymi. Jesteś tak naprawdę najmłodszy w całej serii i wydaje mi się, że dzisiaj miałeś słabszy dzień, ale piłkarz jesteś dosyć mocny. Warto byłoby skupić się na tym, żeby utrzymać tą dobrą formę, bo jeśli spojrzymy na to, ja widząc Ciebie dwa razy, widząc Cię pierwszym razem, zrobiłeś na mnie bardzo, bardzo dobre wrażenie. Dzisiaj widziałem po prostu, że mega Ci nie szło, ale to nie znaczy, że jesteś słabym zawodnikiem, a wydaje mi się nawet, że jesteś bardzo dobrym zawodnikiem. Dzisiaj niestety Tobie nie uda się przejść dalej, natomiast wydaje mi się, że następny program, następny rok, jak już będziesz miał młodszych chłopaków, to możesz tutaj powalczyć o zwycięstwo, okej? Okay? Oddaję zdjęcie. Zdjęcia nie powinienem oddawać. Kurde, fabułę programu się też nie wpisałem. Kurzuka Pesze. Sfer, dla mnie jesteś drugim faworytem tutaj, z tej czwórki, która została. Jeśli chodzi właśnie, oceniam czystą piłkarską, jeśli chodzi o ruchy i o płynność i celność uderzenia, o lekkość w przyjęciu kierunkowym. Mega ważne atuty i wydaje mi się, że jest duża szansa, że możecie tutaj, że możesz tutaj powalczyć o to pierwsze miejsce. Przekazuję, dzisiaj jesteś bezpieczny. Pod tytułem końca ode mnie chciałbym wam podziękować za współpracę, miło was poznać i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam kiedyś nasze drogi w piłce zawodowej. Jeszcze myślę, że możemy zrobić tak. Na pewno zrobimy tak, że osoba, która zwycięży cały program, to ona też będzie na pewno traktowana, jak będzie jakaś możliwość, to tak czy tak znajomości z Kubą wykorzystamy. Postaram się coś takiego ogarnąć, tak jest. Dobra. Okay. To raz jeszcze. Miło poznać, widzimy się mam nadzieję niedługo gdzieś tam. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę każdy, kto tu już został, jest finalistą i każdy ma szansę, żeby wygrać. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie jeszcze raz, Kuba. Przyjemność. Co? No ty wygrywasz szansę. Odcinek daj zakończyć, gdzie lecisz. Dobra, wpadajcie oczywiście na Instagrama do Kuby, obserwujcie jego karierę, która się rozwija bardzo mocno. I jeżeli mieszkacie w Anglii, no to trzeba zaprosić do Akademii Kuby. Jak się nazywa? Zapraszam serdecznie, bądź Football Academy, jeśli ktoś ma ochotę. Otwarte drzwi, zapraszam do kontaktu. Dokładnie, ja też tam na pewno się kiedyś pojawię, zobaczyć jak chłopaki grają. Zapraszam serdecznie. Dobra, okay. Cześć!